to lecimy, odpalamy jeszcze raz. Już ponad godzina prób była. Teraz robimy inaczej trochę. Teraz robimy jak u siebie. Dobra, na początku wydaje mi się, że wystarczyło wtedy 5 immortali, ale może na 4 by dało się to... A, no i pylon, no tak. Jak będę mieć pylona i te 4 dodatkowe jednostki, to mega dużo zmieni na początku. Może będę mógł dużo szybciej zaekspować. No zaraz przetestujemy. Dobra, immortale, spamowanka. No misja jest naprawdę dzika. W zakładzie robotyki możemy zbudować nieśmiertelnych. Są niezwykle skuteczni w prowadzeniu oblężeń oraz osłanianiu sojuszników. Tutaj Nexus się obroni, bo już może atakować. Moi ludzie zaatakują gwardię Mobiusa. Jak już rozstawicie obronę, wyślijcie artylerię. Tutaj uważamy przed Seekerem. Kilka placówek badawczych Dominium donosi, że są atakowane. Jeśli zdołasz je ocalić, będę mógł przekazać ci protoskie technologie, nad którymi tam pracują. Dobra, zrobimy trzeciego immortala. Te zakłócenia dały mocno w kość moim oddziałom. Ponieśliśmy duże straty i będziemy potrzebować czasu, żeby postawić umocnienia. Postarajcie się trzymać ich z dala. Dobra, Solaryt. Już się robi. Wasze pozycje będą bezpieczne do czasu, aż znowu odpalą... Ja wiem, że jak się... O Boże, dostałem Seekerem w plan tego w immortala. To słabo. Ej, to mega słabo, ja nie mogę tak raczej oberwać. raczej nie mogłem tak oberwać. Część naszych sanitariuszek zostało. Ej, to było mega złe, sorry. Jeszcze raz? Nie, no dobra, zobaczymy, ale to bardzo złe, że oberwałem immortalami, bo one teraz... Oni są zbyt nieśmiertelni. No pewnie, że tak. Jeszcze jeden. Oj, panie inżynierze, co pan najlepszego tutaj robi? Ile te misje robię? No ponad godzinkę to na bank już. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. A zapomniałem o tych łajzach jeszcze. Zakłócenie. Pamiętajcie, przez ten czas Nexus kluczem do sukcesu. Albo zaatakować gwardię Mobiusa. Po prostu Nexus Gaming się na to mówi. Hybrydy się zbliżają. Nie pozwólcie im przejść. Jesteśmy jedno. Czy teraz mam dużo więcej rzeczy niż wtedy, nie? Dużo szybszy rozrost. Ani byle dwa, co człowiek zmienił. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca. Musisz przyzwać do Jezu, nie mogę dostać obrażeń na początku immortalami. Pierwsze 5 minut do poprawy. No to ja wiem, ale myślę sobie, dobra, zrobiłem pełny limit jednostek, wymikruję chyba, nie? No aż takiej motorki nie ma. To nie, to w ogóle to nie ma opcji. Skandal. Lady Tron, dziękuję za suba. Siema. Dziękuję bardzo, zdrówko. Możemy zbudować nieśmiertelnych. Nie możemy obrywać. W prowadzeniu oblężeń oraz osłanianiu sojuszników. Albo w sumie najpierw może więcej minerałków. W porządku. Bo i tak tamten gaz jest jakiś na początek. Jak już rozstawicie obronę, wyślijcie artylerię. Niewystarczająca ilość.
Hierarchom. Kilka placówek badawczych Dominium donosi, że są atakowane. Jeśli zdołasz je ocalić, będę mógł przekazać ci protoskie technologie, nad którymi tam pracują. Te zakłócenia dały mocno w kość moim oddziałom. Ponieśliśmy duże straty i będziemy potrzebować czasu, żeby postawić... Dobra, cztery immortale i od razu builda już robimy na misję w kampanii, no. Już się robi. Wasze pozycje będą bezpieczne do czasu, aż znowu odpalą to ogniwo. Wyzwoliliśmy placówkę Dominium. Nie do wiary, że przeżyliśmy. Część naszych sanitariuszek zostanie na wypadek, gdyby były wam potrzebne. Teraz po dwie probki na złoża, bo jesteśmy tryhardami. Niewystarczająca ilość minerałów. Piąty immortal nawet będzie. Wszystkie mają dobre punkty zdrowia. Raven w ogóle tutaj był? Czy go nie było? Czy on został zniszczony? Nie wiem. Dobra, lepszego początku na razie nie robię. Dopóki zakłócenia nie ustaną. Potrzeba więcej wyspanu. Hybrydy się zbliżają. Nie pozwólcie im przejść. Potrzeba więcej wyspanu. Dobra, to musimy wymikrować tak, żeby nie stracić praktycznie nic. Razem idą w to samo miejsce, tylko nie masz, że sobie wyciągniesz te hybrydy. One nie, one cię tam dopadną. Nie ma, żeby. Po raz kolejny. I myślę, że zrobię tylko tyle probek, ile teraz. Tak, żeby były po dwie proby na każde złoże. A no, daj jeszcze jedną. Są gotowe. Dominium rusza do ataku na gwardię Mobiusa. Dobra. Jest w miarę dobrze. Nie wiem, czy teraz ma sens, żebym się tu z nimi awanturował. Jak zobaczymy, ale wydaje mi się, że ten pierwszy posterunek może się udać. Oho, hybryda. Za dużo probek, no ale dobra, to będzie na zapas. Szykować się do walki. Wszyscy będą służyć lub zamilkną na wieki.
to szybko rozwalili mi. Dziękujemy za pomoc. Ostatni z naszych okrętów naukowych kierują się na linię frontu. Hierarcho, wygrywam duży skok energii. Niedługo ogniwo powinno wyemitować kolejną falę zakłóceń. Powinniśmy ich zaatakować, gdy nasi sojusznicy będą bezpieczni. I tutaj chyba zrobiłem błąd. Tu chyba powinienem częścią puszować, a częścią się bronić. Ale dobra, i tak jedźmy dalej. Zresztą na minimapie jest jeszcze. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Łeb mi pęka. Dzięki za pomoc, Artanisie. Przełamaliśmy ich obronę. Postawmy tutaj kilka bunkrów. ERK Dominium. Rozstawcie linię umocnień w tym miejscu. Aha, tak myślałem, że to się zablokuje tutaj. Trudno. Ty, Forge'a zapomniałem. On się wydaje dość kluczowy. Nie wiem, którędy mam już iść, jak żyć. Dobra, zaryzykujemy, ale to chyba głupie trochę. Chociaż te dodatkowe misje były dość łatwe, jeżeli chodzi o ten... No w sensie te poboczne, nie? One były dość łatwe. Więc jest na to czas. Niebieską dzięki. Prawie wszyscy zginęli. Zostało tylko kilka sanitariuszek. Wyślę je, żeby wsparły wojsko Imperatora Valeriana. Imperatorze Valerian. Zabezpieczyliśmy wszystkie zabrony. Faktory Stalkerów było, wszystko się przekręciło. Obiecuję, że o tym nie zapomnę, Hierarcho. Jakbym coś dużo stracił, nie? Ogniwo emituje ogromną ilość energii. Niedługo powinien nastąpić kolejny rozbłysk. Coś tak jakby więcej. I tych hybryd teraz było tak dużo? Ale to chyba przez zniszczenie tego dodatkowego celu. Niewystarczająca ilość energii.
kości. Dwie jednostki, one to czyszczą. Znaczy Battlecruiser tam jest, to jest pewien problem. Poruszamy się niezauważeni. Ulepszenie zakończone. Jestem głosem za... Zobaczymy. Co się dzieje? Ten limit nie rośnie? Aha, to już rozumiem, co się dzieje. O, 8 jednostek mi zeszła ta hybryda. Więc to było chyba 8 immortali, nie? Przez chwilę było nieciekawie. Dobrze, że możemy na ciebie liczyć. Możemy na ciebie liczyć. Ej. Dalej brak info na temat S2 i Wodowica. No, nie wiem. Co to myśleć? Ale jeszcze mają jakieś 4 miesiące? Jeżeli tam się coś ma odbyć, bo to gdzieś w lutym. Parę miesięcy w każdym razie. Ja nie mam jakoś dziwnie mało limitu. Ja mam wrażenie, jakbym cały czas mega dużo tracił. Tak mi się zdaje. Teraz tak on dużo szybciej je wyczyścił, nie? Tak w ogóle bez najmniejszego porównania. A, jeszcze te są. Możemy na ciebie liczyć. Skid teraz ma te, jak jest wolniejsza, to ma odpalone coś tam i... To chwilę trwa. Przesuńcie naprzód linię frontu. Ja w ogóle cokolwiek szybciej robię? Jestem. Albo wydajniej?
Zabezpieczyliśmy teren. Rozstawię obronę. No dobra, tak chyba dobrze jeszcze nie było. Lada chwila ogniwo wyemituje kolejną falę zakłóceń. Terranie będą obezwładnieni, dopóki zakłócenia nie ustaną. Riproba. No i dobra, może to być dość kluczowy save. Niestety behemot jest na dole, a te mendy idą górą, więc możliwe, że w ogóle źle poszedłem. A co by się stało, jakbym ja zrobił coś takiego? Nie są specjalnie wolniejsze. Nie, z behemotem nie walczymy. To myślę, że jest praktycznie pewniaczek. Lepszy nie leżą i kwiczą. Karolsta maksymalnie można zrobić tylko te pojedyncze. Są wszystkie. Siema, siema. Lada chwila ogniwo wyemituje kolejną falę zakłóceń. Terranie będą obezwładnieni, dopóki zakłócenia nie ustaną. To jest kluczowe rozwalenie tej probe. Dobra walka. I teraz powinienem chyba tak połową, mniejszą połową, gdzieś tutaj sobie iść. Wykorzystaj moje umiejętność. Oho, behemocik. Nie. Otóż nie. Jakieś dziwnie ciężkie te bitwy. Każda jedna. Ale jak pójdzie fala z behemotem, no to co ja mogę? Jak przecież oni mają DPS-a, mają tanka i to mega dobrego. A ja tak w zasadzie... nie mam żadnej z tych opcji. Chyba, żeby zamrażać ich. A, to coś źle wczytałem chyba. Bo to powinno być jeszcze zanim przejdę na dół, tylko jeszcze jak stoję na górze, czyszczę falę i potem... Ej, a może? Może spróbować wygrać tutaj. Lada chwila ogniwo wyemituje kolejną falę zakłóceń. Terranie będą obezwładnieni, dopóki zakłócenia nie ustaną. Może, może. Ale to by było dzikie, jakby się udało tutaj wygrać. Co ja zrobiłem? Dobra, 198. Czemu ta menda behemot tu się pojawia? O, zniknął. Okej, teraz poszedł dołem. A ja się wyrobię w ogóle? To pozostaje jeszcze zagadka. Jak on pójdzie, no to go nie ma. Poszedł w koniczynę.
A ja mu tymczasem do bazy. All in. O nie, pojawił się ponownie. Tymendo, najgorsza. Dobra, zwaliłem Keystone'a. Hybryda dalej stoi, bo przecież po co miałaby zginąć? Diabła z tym. Jest coraz ciężej. Jak to Nexus Disruption 330? Nie? No przecież... Co się dzieje? No nie, 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 panowie. Co to jest? Swoje jednostki na dole? What? Memento. Czekaj, bo sojusznik na dole padł. Dobra, kumam, czyli trzeba faktycznie chyba tam kupić trochę czasu, ale tutaj to też, kurczę, ja nie wiem, czy ja nawet wygram te konfrontacje. A może zróbmy... Nie, chwila. Aha, że kolejne immortale po prostu na dół ustawiać, dobra. Po prostu tutaj warpiny, a tam na dół immortale, no tak. Nie będzie Bloodhound'a, ja czekam i czekam. Nie no, będzie, spokojnie, musi być. Wierzę, że się udam. Ej no, halo, Hydra Bet... A dobrze. Teleportowała się w diabły. Dobra, nie wiem. Zapiszmy na wszelki wypadek. Do diabła z tym. Jest coraz ciężej. Pora ich załatwić. O! Naprzód, zniszczcie go! Kiego go? A że kryształ zniszczcie. Nie, chwila, już nie wiem. Już zgłupiałem. Chodzi o ten reaktor? Udało się. Chyba reaktorek albo Battlecruiser, nie wiem. Boż! Jezus. Popatrzcie tylko na to miejsce. Nawet zergi tak nie spustoszyły tego miasta. Tragiczna ta misja. A, Battlecruisera trzeba było zniszczyć dokładnie. Rzutem na taśmę. A ten pylon tutaj był mega przydatny. Dobra, scenka i lecimy jeszcze Bloodhound'a. Super misja, super. Też przeszedłeś gumkomat? To masakra. I za pierwszy. Thank you.
poznałeś tego wojownika? Nie. Ale znam jego historię. Znam historię ich wszystkich. Żaden nie spodziewa się takiego końca. Zewsząd otrzymujemy raporty o najechanych planetach Dominium, zniszczonych posterunkach, kolejnych martwych żołnierzach, wojownikach. Śmierć wpisana jest w los wojowników. Wkrótce możemy go podzielić. Nic nie jest pewne, Artanisie. Według mnie, jeśli Zeratul wierzył, że możesz zmienić wszystko, to walka dopiero się zaczyna. W waszym zwyczaju jest ściskać dłoń przyjaciół. Prawda? Dokopij, Martanisie. Aż inaczej smakują te filmiki, jak się tak człowiek namęczy z misją. No tutaj tylko 20 niby 3 minuty, ale w rzeczywistości to było tak z półtorej godziny, lekką ręką licząc po orze. Walka, dobra, walka za nami, zobaczymy co tam dalej się zapowiada. Immortal odblokowany, teraz możliwe, że Sentry. Tak, jestem wielkim fanem filmików. Lecimy szybko na włócznia Duna, tylko coś się załadować musi. Coś tam się odblokowało. Chyba tutaj. Trochę więcej solarytu chyba jest. A, tu, że Nexusy atakują. Tutaj, że można warpować. Ja nie wiem, czy to potrzebne. Może się zdarzy misja, że będzie potrzebne. To jednak jest mega dobre. Gigantyczne. No nie, na razie ciężko coś innego wybrać. No spowolnienie też się wydaje takie, że może gdzieś kiedyś się przyda. Ale to jest najlepsze, na to non-stop chyba będę zużywał energię. Cooldown jeszcze tylko 2. Chyba, że to jest jakiś błąd. Jest dłuższy, tylko jest źle napisane, ale wydaje mi się, że cooldown 2 to nie jest przypadek. Tutaj jest cooldown 90 na przykład na tych trzech. A jakby zrobić tak... A ja wiem, czy to pomaga. No minimalnie pomaga w początkowym etapie gry, ale to tak nie za dużo. Dobra, na razie coś takiego zrobię. O, mamy nowego... A, no tak, Immortala mamy. Dobra, tutaj jest bariera, która absorbuje 100 obrażeń. Wiadomo. To jakieś wzmocnienie. Shadow Cannon to jest... A, to jest tak, że mogę wyznaczyć, tak? Shadow Cannon. O, to jest fajne. To jest mega fajne, jak się bardzo dużo Immortali zrobi. 128 obrażeń albo 128 na opancerzone jednostka albo struktura. Nie można namierzyć jednostek albo struktur, które już są... Aha, czyli nie można wieloma... O, to... Ohoho, to wiele Immortali nie może tego samego celu namierzać. O, kochany. To nie jest tak dobre, jak myślałem, że jest... Bo kiedyś to można było spamować, wiecie, że to w jedną jednostkę się naparzało wszystkim. Trochę to osłabili. Markos, no ta, filmiki mają fajne i przerywniki, ale, no, ale już nic nie robią niestety. Raz zrobili starczy i Fajran. Filmiki były fajne, wiadomo. Musimy działać szybko.